Któż może wiedzieć, co jest dla człowieka dobre w tym życiu? Dopóki trwają znikome dni jego istnienia, które mijają jak cień. Księga Kaznodziei Salomona, 6 rozdział, 12 werset. Czy to ma wszystko sens? Wstać, aby udać się do pracy, lub wstać i nie musieć iść do pracy? Czy to jest sensem twojego lub mojego życia? Wolny wieczór spędzony z rodziną lub przyjaciółmi, czy to jest sensem życia? Media, poglądy, płytkie rozmowy, czy to nadaje życiu prawdziwy sens? Nadzieja na wygraną w lotto, czy to nadaje życiu sens? Na weekend w końcu się wyszaleć, czy to jest sensem życia? Ankiety pokazują, coraz więcej ludzi widzi sens swojego życia w szczęściu i zażywaniu. Jednak są również ludzie, którzy chcą przyczynić się do powstania lepszego społeczeństwa. Do tej grupy należy zadziwiająco dużo młodych ludzi. Być szczęśliwym, zażywać życia, stworzyć lepszy świat. Czy to jest prawdziwym sensem życia? Znajdziemy sens życia, zażywając więcej wolnego czasu, podróżując, więcej konsumując, czy może angażując się w tworzenie lepszego świata? Powołując się na Biblię, nasze życie otrzymuje prawdziwy sens, tylko wtedy, kiedy Bóg odgrywa w nim centralną rolę. Nasze życie ma prawdziwy sens tylko wtedy, kiedy Bóg odgrywa w nim centralną rolę. Wtedy nasze życie nie jest jak cień, który nie ma substancji i zaraz przemija, lecz życie z Bogiem ma wieczną perspektywę. Zagłębiając się w Słowo Boże, poznajemy, że to Bóg dał początek wszelkiej materii i życiu na ziemi, również mi. Wszystko zostaje uporządkowane, bo On ma plan z każdą rzeczą, a wszelka egzystencja, to co widzimy, ma sens i cel. Wtedy wartości moralne jak miłość i wierność posiadają trwałe bogactwo dla ludzkości, a pojęcia jak wiara i nadzieja stają się bezcenne. Kierując się Słowem Bożym, rozpoznajemy, co jest dobre, a co złe i co stanowi prawdziwą przyczynę błędnego rozwoju, mianowicie grzech. Zarazem poznajemy łaskę Bożą, gdyż On posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby zgładzić grzech i pojednać ze sobą wszystkie rzeczy. Kto powierzy się odwiecznemu Bogu przez Jezusa Chrystusa, ten znajdzie życie wieczne i jego głęboki sens. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.